Witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj temat układów sieci niskiego napięcia i instalacji elektrycznych. Będzie od podstaw możliwie prostym językiem, zarówno dla początkujących, jak i bardziej zaawansowanych widzów. Będą więc zarówno definicje książkowe, jak i wyjaśnienia, rysunki i schematy. Omówię dokładniej układy TT i TN, czyli TNC, TNS, TNCS. Wspomnę też o IT. Będzie o budowie, zabezpieczeniach przed porażeniem, pętli zwarcia, przerwaniu neutralnego. No to zaczynamy. Co to są właściwie te układy sieci? Jest to sposób, w jaki dostarczana jest energia elektryczna do domów, mieszkań, biur, zakładów. Z tego sposobu wynika, ile jest prowadzonych przewodów, jaką pełnią funkcję, jaki jest ich związek z ziemią i w jaki sposób jest realizowana ochrona przed porażeniem, czy uziemienie obudów urządzeń. Sieć doprowadza energię do naszej rozdzielnicy. Dalej mamy już instalację wewnętrzną. Układy mogą dotyczyć zarówno sieci, jak i wewnętrznych instalacji. Na początek ważna uwaga. W sieciach NN, czyli niskiego napięcia, występują groźne dla życia i zdrowia napięcia 230 i 400 V. Z punktu widzenia sieci to niskie napięcie w porównaniu z 1000 V, ale i tak jest groźne. Zacznijmy więc od oznaczeń. Często słyszymy TT, TN, TNC, TNS czy TNCS. Rzadziej IT. Co oznaczają te skróty? Pierwsza litera oznacza związek pomiędzy układem sieci a ziemią. Mamy tu dwie możliwości. T. Bezpośrednie połączenie jednego punktu układu z ziemią oraz I. Wszystkie punkty są izolowane. To książkowa definicja. A jak to wygląda w praktyce? Zobaczmy na schemacie. W przypadku TN, w tym TNC, TNS, TNCS oraz TT, jeden z punktów układu sieci, przewód neutralny, jest połączony z ziemią. Uziemiony. Ma to swoje konsekwencje, ale o tym będzie w dalszej części filmu. Natomiast w przykładu układu sieci IT, żaden z punktów nie jest połączony z ziemią. W Polsce z takim układem sieci niskiego napięcia jeszcze się nie spotkałem. Z tego co wiem, to występuje bardzo rzadko, dlatego nie będę go dalej omawiał. Druga litera oznacza sposób połączenia z ziemią części przewodzących urządzeń nie pozostających w normalnych warunkach pracy pod napięciem. To książkowa definicja, a w praktyce chodzi o to, w jaki sposób są połączone z ziemią bolce w gniazdach i metalowe obudowy urządzeń. Tu znowu mamy dwie możliwości. Litera N oznacza bezpośrednie połączenie metaliczne, czyli przewodami z uziemionym punktem neutralnym sieci. Czyli obudowy urządzeń przez przewód pełniący funkcję ochronną są połączone z przewodem neutralnym, który jest uziemiony. W ten sposób są uziemiane obudowy. Natomiast litera T oznacza połączenie tylko z ziemią. Obudowy nie są połączone z przewodem neutralnym. W układzie sieci TT połączenie przewodu ochronnego z przewodem neutralnym jest przez ziemię, przez dwa uziomy, które mają rezystancję, często znaczną. Natomiast w układzie sieci TN to połączenie jest wykonywane przewodami i ma znacznie niższą rezystancję. To jest główna różnica z punktu widzenia sposobu ochrony przed porażeniem, ale o tym będzie w dalszej części. Ogólnie sieci TN uznawane są za bezpieczniejsze i nowe czy modernizowane sieci niskiego napięcia są wykonywane właśnie jako TN. Nadal jednak wiele sieci pracuje w układzie TT. Kolejne oznaczenia literowe dotyczą już tylko sieci TN. Litera C oznacza, że jeden przewód pełni funkcję ochronną i neutralną. Jest to przewód PEN. Litera S. Funkcje przewodów ochronnych pełnią dwa osobne przewody, PE i N. Litery CS. W części układu funkcję ochronną i neutralną pełni jeden przewód, a w pozostałej części dwa osobne przewody. W praktyce przewód PEN jest rozdzielany na dwa osobne przewody, neutralny i ochronny. W dalszej części te przewody nie są już łączone. Więc patrząc od strony zasilania, mamy najpierw układ sieci TNC, a potem TNS. Rozpatrując to jako całość, mamy TNCS. Sam punkt podziału przewodu ochronno-neutralnego PEN na PE i N zaleca się uziemić. Jednak nie jest to wymóg, a jedynie zalecenie. I tam, gdzie jest to możliwe, warto to uziemienie wykonać. Oznaczenie mamy rozszyfrowane. W skrócie, pierwsza litera mówi o uziemieniu przewodu neutralnego lub jego braku, a druga, w jaki sposób mają być uziemiane obudowy urządzeń. Pozostałe litery występują tylko w sieciach TN i mówią o realizacji funkcji ochronnej i neutralnej przez przewody. Skąd można pozyskać informacje o układzie sieci? Najlepszym źródłem jest zakład energetyczny. Tam najlepiej pytać. Można także rozpoznać układ sieci, jednak tu jest większa niepewność. Na przykład nieprawidłowe wykonanie może wprowadzić w błąd. Jakie są konsekwencje danych układów sieci? Jak już sugerowała druga litera, sposób połączenia części przewodzących niebędących w normalnych warunkach pod napięciem, czyli przede wszystkim obudowy naszych urządzeń w pierwszej klasie ochronności, na przykład
oprawy oświetleniowe czy urządzenia podłączane wtyczką z bolcem w gnieździe. Zależnie od układu sieci, różnie jest też realizowana ochrona przed porażeniem. Zacznijmy od sposobu połączenia przewodzących obudów urządzeń z ziemią. To przyda się później przy omawianiu ochrony przed porażeniem. Zobaczcie na schemacie. W przypadku TNC obudowy są łączone z przewodem ochronno-neutralnym. Przewód ten jest uziemiony. Obecnie takich instalacji wewnętrznych już się nie wykonuje. Natomiast bardzo przypominają one stare instalacje, obecnie nieprzepisowe i pozaklasowe, gdzie za pomocą tzw. zerowania w gniazdach i wyłączników nadprądowych realizowana była i nadal jest ochrona przed porażeniem. Na temat starych instalacji jest osobny film na kanale. W przypadku TNCS i TNS mamy osobny przewód PE połączony z neutralnym, czy to w punkcie podziału w rozdzielnicy, czy w stacji trafo. Obudowy łączymy właśnie z tym przewodem. Warto pamiętać, że przewodów tych neutralnego i PE nie wolno łączyć poza punktem podziału. Mamy jeszcze układ TT. Tu przewód neutralny nie może być łączony z przewodem PE w żadnym miejscu. Przewód PE jest uziemiany i podłączany do obudów urządzeń. Jak wygląda ochrona przed porażeniem? W przypadku TN pętla zwarcia LPE czy LPEN jest w całości metaliczna. Składa się z przewodów energetycznych, dzięki czemu ma małą wartość impedancji. W przypadku zwarcia przewodu fazowego z neutralnym, ochronno-neutralnym czy ochronnym popłynie wystarczająco duży prąd, aby zadziałało zabezpieczenie nadprądowe. Warunkiem jest jedynie odpowiednia niska wartość impedancji pętli zwarcia, która w TN jest stosunkowo łatwa do uzyskania. Przykładowo dla B16 będzie to napięcie znamionowe sieci 230 V podzielone przez pięciokrotność prądu nominalnego zabezpieczenia, czyli 5 razy 16, co nam daje 2,875 Ohma. Więcej informacji o pętli zwarcia i zabezpieczeniach nadprądowych znajdziecie w innych filmach na kanale. W TNC, gdzie z założenia nie są stosowane wyłączniki różnicowo-prądowe, to właśnie wyłączniki nadprądowe są stosowane do ochrony przed porażeniem przez samoczynne wyłączenie zasilania. Instalacje wewnętrzne w takim układzie nie są już jednak obecnie wykonywane. Rozporządzenie nakazuje stosować oddzielny przewód ochronny i neutralny w obwodach rozdzielczych i odbiorczych. Czyli w instalacjach wewnętrznych stosujemy TNS, TNCS lub TT. W TNCS i TNS już możemy stosować wyłączniki różnicowo-prądowe. Otrzymujemy ochronę przed porażeniem za pomocą dwóch osobnych, niezależnych urządzeń. Wyłączników nadprądowych, które i tak są potrzebne do ochrony przed przetężeniami i pełnią podwójną rolę, jak i wyłączników różnicowo-prądowych. Warto dodać, że w układach sieci TN ze względu na w pełni metaliczną pętlę zwarcia wartość rezystancji uziemienia nie ma aż takiego znaczenia jak w przypadku TT, gdzie jest to szczególnie istotne dla zadziałania zabezpieczenia przed porażeniem. Przejdźmy więc do trudniejszego tematu, czyli układu sieci TT. Tu jak widać na schemacie, pętla zwarcia przewodu fazowego z ochronnym częściowo prowadzi przez ziemię. Wartość rezystancji uziemień zarówno po stronie dostawcy, jak i odbiorcy energii znacząco wpływa na maksymalny prąd zwarciowy. W praktyce impedancja pętli zwarcia pomiędzy L a PE ma wartość co najmniej kilku ohmów. A to za dużo, aby wyłączniki nadprądowe pełniły funkcję ochrony przed porażeniem. W przypadku pojawienia się napięcia na obudowie, prąd zwarciowy będzie za mały do szybkiego zadziałania wyłącznika nadprądowego. Dlatego do ochrony przed porażeniem przez szybkie wyłączenie zasilania w układzie TT nadają się tylko wyłączniki różnicowo-prądowe. Ze względu na ich zawodność stosuje się zazwyczaj dwa takie wyłączniki. Wysokoczuły, bezwłoczny oraz poprzedzający go selektywny jako rezerwowy. Warunkiem do zadziałania wyłącznika różnicowo-prądowego jest znacznie mniejszy prąd pętli LPE niż dla wyłącznika nadprądowego. A co za tym idzie, impedancja pętli zwarcia LPE nie musi być tak niska. W ten sposób, podobnie jak w TNC, dwa osobne urządzenia będą odpowiedzialne za ochronę przed porażeniem. Oczywiście w układzie sieci TT także należy stosować wyłączniki nadprądowe, ale służące już tylko i wyłącznie do ochrony przed przetężeniami. W TT szczególnie istotny jest więc uziom. W przypadku jego uszkodzenia czy zbyt wysokiej rezystancji, wyłączniki różnicowo-prądowe mogą nie działać prawidłowo i zgodnie z przeznaczeniem. W TN, jeśli nasz uziom ulegnie uszkodzeniu, lub nawet jeżeli nie mamy własnego, ponieważ na chwilę obecną uziemienie punktu podziału jest zalecane, ale nie wymagane, to korzystamy z uziemienia dostawcy i uziemień okolicznych odbiorców. W TT mamy tylko i wyłącznie własny uziom.
Wadą układów sieci TT jest także wyższe napięcie występujące w przypadku uszkodzenia na obudowach względem ziemi niż w TN. Z tego powodu dopuszczalny czas szybkiego wyłączenia w TT jest krótszy niż w TN. Warto tu zwrócić uwagę na wspólny, bardzo istotny warunek prawidłowego działania dla układów sieci TT, TNS i TNCS. Jest to ciągłość przewodów ochronnych. Wcześniej wspomniałem, że w TNCS punkt podziału nie musi być uziemiony, ale warto to wykonać, jeśli tylko jest możliwe. Dzięki uziemieniu przewodu neutralnego, w przypadku jego przerwania po stronie dostawcy energii, na co już wpływu nie mamy, prąd może popłynąć przez ziemię. A niska wartość rezystancji uziemienia wpłynąć pozytywnie na utrzymanie symetrii napięć i znacznie ograniczyć możliwość pojawienia się napięcia bliskiego międzyfazowemu na naszych urządzeniach. W konsekwencji w takim przypadku może uchronić nasze urządzenia przed uszkodzeniem. Więcej na temat przerwania przewodu neutralnego w osobnym filmie na kanale. Mówiłem wcześniej, że najlepszym sposobem na określenie układu sieci jest informacja o dostawcy energii. Znając budowę i sposoby ochrony, można jednak układ sieci rozpoznać. Na przykład selektywny wyłącznik różnicowo-prądowy i brak połączenia PSN może wskazywać na układ sieci TT. Niska wartość impedancji pętli zwarcia LPE na układ TNCS lub TNS. Podobnie jak podział PEN i oznakowanie przewodu. Warto jednak pamiętać, że wykonanie nie musi być prawidłowe, a układ sieci też mógł się w międzyczasie zmienić. Na przykład w związku z modernizacją sieci z TT na TNC. Przedstawione informacje oczywiście nie wyczerpują tematu układów sieci. Starałem się pokazać te moim zdaniem najistotniejsze z punktu widzenia odbiorcy energii elektrycznej. Jeśli macie pytania lub uwagi, zapraszam do komentowania. Ja już dziękuję za uwagę i do zobaczenia.